No i dziś poniedziałek. Kierunek sam nawet nie wiem gdzie. Gdzieś za Łodzią, koło Kalisza. Instalacja Master One. W nocy deszcz padał, fajnie, samochód jest mokry, cały w kroplach. No dobra, zatankowane jest, ale kawa jakoś z rana by się przydała. No to na stację. Fajnie krople widać. I zapiekanka wiejska. Kawa jest, zapiekanka jest. No to w drogę. Dzisiaj firma, a właściwie w tym tygodniu firma kamieniarska, znajdująca się między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem. Jadę tam pierwszy raz, więc nic nie wiem, gdzie, co, jak, jakie te miejscowości, jaki hotel i tak dalej. Więc będzie zupełnie nowa historia. Mam nadzieję, że całkiem fajny film się uda nagrać. Relacje z tego wyjazdu. A póki co, paliwo jest, kawa jest. No to na siódemkę, na wyjazd z Elbląga. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Kręcam w lewo. I ostatnie rondo przed nami. Jazda. Za 300 metrów na rondzie drugi zjazd. 4 godziny 33 minuty, 396 km. To rzut beretem. Blisko. Kierunek Gdańsk. S7, E77. Rondo. Za 400 metrów skręć w prawo na rozwidleniu. No i w trasę. Jaka piękna tęcza nad drogą. Już dawno nie widziałem takiej ładnej tęczy. A na końcu jest garnek ze złotem. Ze złotem, który przynosi krasnoludek. Gdzieś kiedyś widziałem w telewizorze, że tęcza tak naprawdę jest okręgiem 360 stopni, a widzimy tylko jego kawałek na niebie. Pogoda coraz bardziej się klaruje. Leje. Cały horyzont w górach. Coś niesamowitego. Już dawno nie jechałem w takim deszczu. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać, pewnie nie, ale jest ciekawie. I to dopiero S7, jeszcze do Gdańska nie dojechałem. Wjazd na autostradę Amber Gold. Trzeba zwolnić, bo ja zawsze się rozpędzam, a tu kiedyś nawet fotoradary stały. Nie wiem, chyba nigdy nie złapałem mandatu na autostradzie za prędkość, ale kiedyś tak było. Były kiedyś takie straszne czasy. No i bileciki, proszę Państwa. Dawaj bilecik. Dziękuję. Have a nice trip. No i lecimy dalej. Gdzie jestem? MOP Dżonowo. Trasa A1, autostrada A1, województwo kujawsko-pomorskie.
A tak wygląda sam MOP. Miejsce do odpoczynku, mój samochód. Jest miejsca dużo dla tirów. Tam jest trasa A1, a tutaj miejsce, gdzie można sobie załatwić swoje potrzeby. Jest dobrze. Podoba mi się to miejsce. Będę częściej tu zajeżdżał. Nawet gazetkę można pobrać. Co nowego na autostradzie? Amber News. Co warto wiedzieć o systemie automatycznej płatności Amber Go? Jedziesz. Nie korzystam z tego. No dobra. Trzeba lecieć dalej. Jeszcze kupa drogi z 200 km zostało. I zjazd z autostrady. Będziemy płacić. O, proszę pana, co tu się dzieje? Trzeba było na lewo pojechać. Już teraz trudno. No trzeba było na prawo pojechać. Tak mi się wydaje, ale już tam tir jedzie, więc nie będę tam wyjeżdżał. Co mi tu zostało? Jeszcze 2 godziny 44 minuty. 189 km. Zjazd z autostrady Amber. Nie Amber Gold, ona trochę się inaczej nazywa. Amber One, o. Amber One. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. No i w drogę. Postanowiłem stanąć, przemyć szybę od owadów. No i trafiłem na takie fajne miejsce. Leśnictwo Bugaj. Nadleśnictwo Koło. Przyjaciołom lasu dasz bór. Fajne miejsce. Coś zjeść, odpocząć. Śmietnik. I ptaki śpiewają. Sympatycznie. Kalisz. Jestem w Kaliszu. Parę razy zdarzyło mi się przyjeżdżać przez to miasto, ale tak naprawdę nie znam go. Można powiedzieć, że będę tak naprawdę o pierwszy raz w cudzysłowie. Chociaż mieszkałem tu już w hotelu, mieszkałem w Kaliszu. W tej chwili dokładnie nie powiem w którym hotelu, bo nie pamiętam nazwy, ale byłem już w Kaliszu. Tak wygląda Kalisz. Ulica po lewej Stawiszyńska. A jestem na Alei Generała. Nie dowiem się, GPS mi nie pokazuje. Wiem tylko, że na Alei... Coś było. Nie, Aleja Wojska Polskiego. Jestem na Alei Wojska Polskiego. Trasa numer 12. Ile dobrze zauważyłem? Nie, źle zauważyłem. A nie, dobrze zauważyłem. 12. Krajowa droga numer 12. No, proszę światła zmieniać. Dziękuję. Mała wycieczka po Kaliszu. Konfederacja i Kukiz. Się nie lubią. No dobra, jedziemy dalej.
co w tym tu kaliszu mamy? W prawej stronie Aldi, tak? Aldi. Można zakupy zrobić. Aldi. O, pierwszy na drodze. Trzeba ustąpić. Jedziemy dalej. Kalisz, Kalisz. Wojska Polskiego, ulica Wojska Polskiego, Kaufland przed nami. O, stacja BP jest, widzę, w oddali. Stacja BP po prawej. Hotel Hilton? Czy ja dobrze widzę? Hampton Hilton. Możliwe. W takim hotelu nie byłem. Ciężko mi coś powiedzieć na ten temat. Akumulatory można po prawej stronie kupić. No i dalej jadę ulicą, nie, aleją Wojska Polskiego. To nie jest ulica, to jest aleja. McDonald's, proszę bardzo. Mamy nawet McDonalda. Cały czas prosto. Wjadę na drogę krajową 25. Tak mi GPS pokazuje. Jest McDonald's. Biedronka. O, jak już jest Biedronka, to już jest dobrze. Osiedle Ogrody. Proszę. Rossmann. Małe centrum handlowe Bursztyn. Pas, bo tutaj coś powoli im to idzie, tym tirom. Nie za szybko, żeby prędkości nie przekroczyć dozwolonej. I do przodu. O kurcze, żółte. Ale zdążyłem w ostatniej chwili. No Kalisz, Kalisz. Zaskocz mnie tu czymś ciekawym. No normalne, zwykłe miasto, no. Jak wiele. Gdyby człowiek tablicy na wjeździe nie przeczytał, to by nawet nie wiedział, gdzie jest. Polskie miasta do siebie są bardzo podobne, niezależnie od tego, czy to jest na północy, na południu, czy w Polsce centralnej. Tam nie widzę jakiejś większej różnicy. Za wyjątkiem takich dużych miast jak Warszawa, Poznań. Tam ciągle coś się zmienia. Kraków, Katowice, Trójmiasto. No i przede mną rondo, dosyć duże. Trasa DK25. Coś się przyblokowało. Jestem dalej na Alei Wojska Polskiego. Panowie, szlachta do przodu. Jazda, nie ma co tu się zastanawiać. Znak zasłania. Z ulicą Podmiejską. Skrzyżowanie z ulicą Podmiejską. Jakieś większe. O, nawet Circle K jest stacja benzynowa po lewej stronie. Nie wiem, nie wiem, czy będzie widać to na kamerze, ale tam po lewej jest stacja benzynowa, moja ulubiona. O, i drugiego McDonalda mają. Bogate miasto. Trzeba uważać na policję, trzeba by gdzieś nie stoją, bo to czasami zza krzaka wyskoczą tak niespodziewanie, że mandat mogę dostać. Czerwone światło. Tam jest McDonald's, drugi, który dzisiaj widziałem. No i jest w Kaliszu Makro. Po lewej stronie jest i Castorama. No, jak już jest Castorama, to duże miasto. To duży punkt. Jeden plus taki. Castorama to... Za 400 metrów skręć w lewo na rozwidleniu. W lewo? No, chyba będę gdzieś już w boczne drogi zjeżdżał. Castorama to już jest w takich większych miastach, mimo wszystko. Nawet Elbląg ma już Castorama. Ostrów Wielkopolski, 25. Skręć w lewo na rozwidleniu. Tereny inwestycyjne. No dobra, skręcę w lewo.
A, proszę pana, bo tu jest rozjazd. Takie sprawy. O, zaskoczka. Tereny inwestycyjne, pewnie specjalna strefa gospodarcza. Jak mi to wygląda? Chyba dopiero się zaczyna. Tylko dwie duże hale widzę. Ale pewnie się rozrośnie. No już chyba jestem za Kaliszem, pomału za Kaliszem. Trasa 25. Jeszcze stacja benzynowa, ostatnie chyba jakieś fabryki po prawej stronie. No i koniec Kalisza. Jadę dalej. Pokój numer 6. Zajazd, osada. To tutaj. No to zobaczmy. O, telewizor włączony. Ktoś zapomniał wyłączyć. Ładny pokój, duży pokój. To mi się podoba. Duże łóżko, można się dobrze wyspać. O, nawet prąd jest wyprowadzony na zewnątrz. No i jest biureczko. Będzie gdzie laptopa postawić. Samochód tam na zewnątrz stoi. Lampki. Jest dobrze. A jak łazienka? Jest i łazienka. No, standard taki podstawowy. Czego tu oczekiwać więcej? Walka, prysznic. Muszla klozetowa. No to co? Tylko wypoczywać. Trzeba iść coś zjeść do restauracji i się ogarnąć. Parking, wyjść. Fajne mają takie ławy tutaj. Ogólnie sympatyczne, sympatyczne miejsce przy trasie. Mercedes po drugiej stronie, Benz. No jaka fajna. A nie, myślałem, że to może jakieś bajorko. Może i była woda kiedyś. Dobra, idę po swoje rzeczy. Tak to tutaj wygląda. Tam daleko, daleko na wprost jest Kalisz. Tym razem zajazd, osada. Miejscowość jeszcze mi nieznana. Zaraz sprawdzę na wizytówce. Bo zapomniało mi się, gdzie jestem. O, tam gdzieś jest znak. Tam jest znak. Jaką miejscowość opuszczamy. Muszę to sprawdzić dokładnie. Ale ruch to jak na Manhattanie. Nie jest niesamowite. To chyba trasa 25. Też muszę sprawdzić, bo zapomniałem, ale chyba tak. Tu mieszkam. Tam u góry, nad zajazd. Parking mały, znaczy duży. Ale samochodów mało. Kawałek placyka, tam sala jest, widziałem. No, fajne miejsce.